Witajcie. Dzisiaj filmik o 10 miejscach najbardziej niedostępnych, moim zdaniem, które możesz odwiedzić używając Google Earth, nie ruszając się z domu. Zrobiłem taką krótką prezentację używając Google Earth. Pierwsze miejsce, moim zdaniem, to miasto Norilsk, jedno z najbardziej wysuniętych na północ miast świata. W okolicy znajdują się bogate złoża niklu, platyny czy kobaltu, a także wysokokalorycznego węgla kamiennego. Jest to najbardziej, jedno z najbardziej zanieczyszczonych miejsc na świecie. Miasto położone jest z zakołem podbiegunowym północnym, w obszarze objętym wieczną zmarzliną. Z miastem utrudniony jest kontakt i nie zawsze można do miasta dojechać. Kolejny na mojej liście punkt to odkrywkowa kopalnia diamentów w północnej Kanadzie, Ekati. Znajduje się również w surowym klimacie, w podbiegunowym. Warto pooglądać wyrobiska. Tutaj diamenty wydobywane są metodą odkrymwkową z użyciem bardzo dużych ciężarówek firmy Caterpillar. Kopalnie wyrobiska znajdują się na północ od jeziora Lac de Gras. Trzeci na mojej liście punkt. To najwyższy i najbardziej aktywny wulkan Euroazji, znajdujący się na Półwyspie Kamczatka, czyli kluczewska Sopka. Czwartym miejscem na mojej liście jest wyspa, znajdująca się na Oceanie Arktycznym, pokryta. Ludnością, roślinnością tundrową. Wyspa znajduje się w klimacie okołobiegunowym i wraz z znajdującą się niedaleko Wyspą Heralda, znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. Kolejnym miejscem na mojej liście jest Kopalnia Złota Tautona w Republice południowej Afryki, jest to kopalnia dość, dość głęboko dość głęboka, ponieważ niemalże głębokość kopalni wynosi niemalże 4 km, jednak nie najgłębsza, ponieważ w Republice południowej Afryki położona jest jeszcze kopalnia która ma głębokość ponad 4 km i jest to kopalnia Boneng. Kolejnym miejscem na mojej liście jest zapora Trzech Przełomów. Znajdująca się na rzece Jankcy w Chinach. Jest to największa elektrownia, hydroelektrownia, konkretnie świata. Jest to także największa inwestycja budowlana na świecie. Kolejnym miejscem. Na mojej liście jest Park Narodowy Asokuju w Japonii, znajdujący się na wyspie Kyushu. Tutaj znajduje się jedna z największych kalder na Ziemi. A co to jest kaldera? Jest to takie zagłębienie w szczytowej części wulkanu, powstałe wskutek gwałtownej eksplozji, ewentualnie Wskutek zapadnięcia się stropu komory pomagmowej. Warto zbliżyć i pooglądać. Naprawdę są to bardzo ciekawe miejsca. Kolejnym miejscem na mojej liście to archipelag wysp Kiribati. Jest to w zasadzie państwo wyspiarskie na Oceanie Spokojnym. Jest to jedyny kraj na świecie, Leżący na wszystkich czterech półkulach. Jedyny kraj na świecie leżący na wszystkich czterech półkulach, bowiem yy, znajduje się po obu stronach wyspy Kiribati, znajdują się, archipelagu Kiribati znajduje się po obu stronach równika, ale także po obu stronach południka. 180 stopni. Poza tym warto dodać, że w wyniku podnoszącego się poziomu wód wyspy Kiribati z roku na rok są coraz bardziej zalewane. No i kolejne miejsce to oczywiście kosmodrom Baikonur. Jest to miejsce ważne historycznie, biorąc pod uwagę historię eksploracji kosmosu przez człowieka, ponieważ to z tego właśnie kosmodromu wystrzelony został pierwszy sztuczny satelita Ziemi czyli Sputnik 1. W 1957 roku, a cztery lata później, wystrzelono rakietę, która wyniosła statek Wostok-1 z Jurijem Gagarinem na pokładzie czyli pierwszym człowiekiem w kosmosie, który okrążył właśnie Ziemię po orbicie grawitacyjnej Ziemi właśnie w statku Wostok-1. Oczywiście potwierdziło to, jakby zapoczątkowało to chwilową dominację Związku Radzieckiego w wyścigu kosmicznym. I kolejne miejsce na mojej liście to Gujańskie Centrum Kosmiczne znajdujące się w okolicy miasta Kuro w Gujanie Francustej. Gujana Francuska to terytorium zależne Francji. Tutaj startują głównie francuskie rakiety Ariane. Dzięki dobrej lokalizacji, mianowicie kosmodrom znajduje się blisko równika, wszelkie obiekty wystrzelone z tego miejsca mają już nadaną dużą prędkość liniową. Dziękuję za uwagę i za obejrzenie. Komentujcie, piszcie. Jakie Waszym zdaniem są najciekawsze miejsca na Ziemi, które można obejrzeć z pomocą Google Earth? Ewentualnie róbcie filmiki na YouTube. Pozdrawiam serdecznie i dziękuję za obejrzenie.